Siemanko, bez przydługich wstępów, oto topowa dycha gier, które przerażą was równie skutecznie, jak zbliżający się termin badania prostaty. Na wstępie mała formalność. Nominacja za najbardziej spierdzielony horror 2015 roku. Bezkonkurencyjny w tej kategorii jest Resident Evil Revelations 2. Jeśli kiedykolwiek spotkacie kiedyś twórców tego wypierdka, to na powitanie walcie od razu w pysk. Na 10 miejscu Dying Light. Wydawałoby się, że temat żywych trupów został wyeksploatowany do pożygu w grach, filmach, serialach, komiksach czy literaturze. Okazuje się jednak, że można puścić pawia i konsumować dalej. Numer 9. The Evil Within. Jeden z twórców Resident Evil, najwyraźniej w***ny kierunkiem, w którym podąża ta onegdaj kultowa seria, postanowił stworzyć własną markę. Rzęsiste brawa za odwagę, za maszysty kopniak w żyć za niespełnione oczekiwania. Numer 8. Zaginięcie Ethana Cartera. Spokojny i klimatyczny spacer, przerywany jedynie okazjonalnymi potknięciami o zmasakrowane zwłoki. To nie jest gra dla ludzi z ADHD. W polskiej grze, tak w filmie polskim, proszę pana. Ale brak akcji jest. Nic się nie dzieje. Numer 7. Killing Floor 2. Dla kontrastu pora na trochę akcji, klimatów gore i porządnej rozpierduchy. Latające flaki, tryskająca krew, ucięte głowy. Na 6. miejscu Collat. Trzeci polski horror w zestawieniu. To kolejny spokojny spacerek po klimatycznych lokacjach o dynamice w sam raz dla 80-latków z lewostronnym paraliżem. Numer 5. Gabriel Knight, Seas of the Fathers. Stare, przypudrowane próchno, chciałem powiedzieć, odświeżona wersja przygodówkowego hitu z dawnych lat. Również na miziane ekrany mobilków. Numer 4. Resident Evil HD Remaster. Remake jednego z najsłynniejszych survival horrorów wszechczasów. Wciąż potrafi zerwać papę z dachu i pieluchę z zadka, tak, że z mlaśnięciem wyląduje na ścianie. To on. Ty głupku. Ze strachu narobiłem w zbroję. Numer 3. Five Nights at Freddy's 4. Zagraj, a już nigdy nie zaśniesz przy swojej słodkiej i pluszowej przytulance. Na wszelki wypadek od razu urwij jej głowę i spuść w klozecie. Na miejscu 2. Soma. Bohater wpadający w kłopoty niczym gówno w wentylator, nienazwana groza czająca się w bezdennej otchłani i bluźniercze ekskrementy. To znaczy eksperymenty. Finalnie na miejscu 1. Layers of Fear. Kontynuując tak lubiane przez was fekalne klimaty, w Layers of Fear groza wylewa się z ekranu niczym szambo z zatkanego klopa. Nazwałbym to jakże poetyckie stwierdzenie rekomendacją ostateczną. To już wszystkie gry w naszym zestawieniu. Jeśli macie własne propozycje, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Za hajs z YouTube'a baluję, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału.